1 lutego wspominamy błogosławionego Benedykta d'Assois, męczennika. Benedykt urodził się 16 czerwca 1946 roku w wiosce Mbahe w Republice Południowej Afryki. Jego rodzice byli pracowici, zaradni, gościnni i uprzejmi. Od dziecka Benedykt pomagał w rodzinnym gospodarstwie. Swoją naukę rozpoczął w wieku 11 lat. Skończył szkołę średnią, mimo że naukę godził z pracą zarobkową. Jego ojciec zginął w wypadku, a Benedykt jako najstarszy syn musiał utrzymywać rodzinę. W Johannesburgu, gdzie pracował dorywczo, zaprzyjaźnił się z katolikiem z Europy. Po powrocie do wioski rozpoczął katechumenat. Katechizował ich Benedykt Risimati. Po 2-letnim przygotowaniu 21 kwietnia 1963 roku został ochrzczony. Przyjął imię Benedykt, a 3 miesiące później został bierzmowany. Benedykt dalej studiował i pracował jako nauczyciel w szkole podstawowej. Uczył z pasją i zachęcał rodziców, aby pozwalali dzieciom na naukę. Jako wielkoduszny pedagog odwiedzał w domach wagarowiczów, interesował się ich problemami, a jako dyrektor szkoły był mądrym i dobrym przywódcą i organizatorem. Pomagał w budowaniu kościołów w okolicznych wioskach, a w czasie nieobecności kapłana przewodniczył modlitwom. Ponadto Benedykt rozpoczął budowę szkoły, założył klub piłkarski, lecz gdy zauważył, że zawodnicy po przegranych meczach zwracali się o pomoc do czarownika, wycofał się z klubu, gdyż jako chrześcijanin nie zgadzał się z takimi praktykami. Sprzeciwiał się i potępiał zakorzenione wśród rodaków noszenie talizmanów, amuletów, czary i inne praktyki magiczne, które często były przyczyną śmierci niewinnych ludzi. W wieku 34 lat Benedykt ożenił się z Shadi Elevin Moniai i mieli 8 dzieci. Z miłości do żony pomagał jej w pracach domowych, co było wtedy niezwykle rzadkie w tamtym środowisku. Był bardzo ofiarnym, prostym, zwyczajnym człowiekiem. Służbę innym uważał za coś oczywistego. Cieszył się szacunkiem i zaufaniem. Powierzono mu funkcję sekretarza Rady Wójta. Na przełomie 1989 i 90 roku w okolicy występowały ulewne i gwałtowne burze. Od piorunów spaliło się kilka chat. 25 stycznia po kolejnej burzy wójt z radą uzgodnili, że szaman znajdzie temu winną czarownicę, a znalezienie było równoznaczne ze śmiercią tej osoby poprzedzoną torturami. Benedykt spóźnił się na to spotkanie i nie udało mu się wytłumaczyć, że burze są zjawiskami naturalnymi i nie są związane z czarownicami. Nie zgodził się też na uiszczenie opłaty dla szamana, jako że jest to sprzeczne z jego wiarą katolicką. 2 lutego, około godziny 19:30, kiedy Benedykt samochodem wracał do domu, blisko jego domu zabarykadowano mu drogę. Gdy wysiadł z auta, obrzucono go kamieniami. Zaczął uciekać, a ukryła go sąsiadka. Napastnicy zaczęli grozić jej zabiciem, na co Benedykt zareagował ujawnieniem się i wyjściem. Gdy zobaczył mężczyznę z Knop Keri, ciężką drewnianą pałką, powiedział: Boże, w Twoje ręce powierzam ducha mego. To były jego ostatnie słowa. Pogrzeb Benedykta odbył się 10 lutego 1990 roku. Mszę koncelebrowało kilkunastu księży, a uczestniczyło w niej około 600 osób. Księża mieli czerwone szaty liturgiczne, gdyż byli przekonani, że Benedykt zginął śmiercią męczeńską za wiarę w Pana Jezusa, któremu był całkowicie oddany. 13 września 2015 roku w Tisztanini w RPA odbyła się uroczystość beatyfikacji, a uczestniczyła w niej m.in. matka, ochrzczona krótko przed śmiercią syna, żona i dzieci z rodzinami. W czasie mszy beatyfikacyjnej kardynał Angelo Amato tak mówił o błogosławionym Benedykcie. Przede wszystkim zachęca on nas do bycia prawdziwymi świadkami Chrystusa. Tylko w ten sposób można stać się solą ziemi i światłem świata. Tak jak on, przelewając krew, zaświadczył o swej wierze, tak i my jesteśmy wezwani do codziennego życia dekalogiem, pamiętając szczególnie w rodzinie i w społeczeństwie o konieczności przebaczenia. Benedykt d'Assois
Zachęca nas do bycia ewangelizatorami i misjonarzami. Nasz męczennik doskonale wiedział, że chrzest wyzwolił go z niewoli zła, a sakramenty oczyściły z przesądów i bałwochwalstwa. Był on także ojcem rodziny, który cenił i miłował życie. Chrześcijańskim rodzinom zostawia przesłanie docenienia wartości życia i przyjmowania go. Błogosławiony Benedykt patronuje walczącym o wyzwolenie spod wpływu magii. Módlmy się. Miłosierny Boże, dziękujemy Ci za dar błogosławionego Benedykta Dasła, męża głębokiej wiary i wielkiego miłosierdzia. Wysławiamy Cię za wspaniały wzór męża i ojca oddanego rodzinie, nauczyciela i katechisty. Prowadzony przez Twojego ducha błogosławiony Benedykt pozostał wierny Ewangelii w obliczu brutalnego sprzeciwu i nienawiści. Niech przykład jego wielkodusznej ofiary inspiruje nas, byśmy coraz bardziej uznawali świętość każdego ludzkiego życia. Za wstawiennictwem błogosławionego Benedykta prosimy, wysłuchaj łaskawie modlitw wiernego ludu, który pragnie uzdrowienia, męstwa i odwagi. Prosimy o potrzebny cud, aby mógł on być ogłoszonym świętym naszych czasów. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.